każdy o tym dobrze wie, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Wiesz, gdy nie kochasz, jest ci źle. To jest prawda stara jak świat, bo żyje się raz. Masz już sobie kogoś, kto będzie z tobą dzień i w noc. Wtedy ktoś odmieni twój los, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Miłość każda jest jak lek na kłopoty i zmartwienie. Póki czas, poznaj jej smak, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale. Dziś gościmy w oddziale Kazimierza Wielka u mistrzów okręgu Kielce w kategorii GMP, w kategorii intermistrzostwo. Jesteśmy u Andrzeja i Dawida Cisaków. Witamy. Witam wszystkich hodowców. Porozmawiamy sobie dziś z panem Andrzejem. Porozmawiamy sobie o sezonie. Od tego zaczniemy, bo w tym sezonie można powiedzieć, że zagrało dużo rzeczy. Zagrały mistrzostwa drużynowe, czyli GMP, Inter, zespół, supermaraton, kategoria C, to jest podium okręgu, ale są też superlotniki. Także myślę, że może pan powiedzieć, że z sezonu jest zadowolony. No, sezon udany. Udany sezon. No, co powiem? No, i w rejonie fajnie, bo tam jest pierwszolotniczka rejonu, drugolotniczka rejonu. Dziewiątolotniczka, trzy samice w dziesiątce. Rejon był bardzo silny w tym roku u nas, bo leciała Kazimierza, Pińczów, Busko. To jest rejon naprawdę silny. Latają tam mistrzowie, wicemistrzowie Polski w tym rejonie. Także coś ugrać jest to naprawdę dobrze, no, żeby coś ugrać. Nie jest to łatwa sprawa. Nie jest to łatwa sprawa, bo są super hodowcy we wszystkich oddziałach i coś tak samo na tle okręgu jest w okręgu Kielce chyba 26 oddziałów, to jest chyba ze 2,5 tysiąca hodowców. Wygrać z 2,5 tysiącami hodowców, zrobić mistrza, no to tak się składało, że no, dwa lata temu chyba byłem pierwszym wicemistrzem GMP. No, w tym roku się złożyło pięknie, że jest GMP. No. Tamten rok nie wyszedł, powiem. No, fajne było GMP, ale jeden lot. Lot wygrałem chyba 120 konkursów, ale seryjnego nie chyciłem piątego. No i pogrzebane było. Nawet no. Wtedy rozmawialiśmy w tamtym roku, jak to czasem niewiele brakuje. Tak, no, jest krótki lot, był szybki lot, naleciało się nieseryjny. Moich gołębi się naleciało, no, wybiły
z piątego zdychy. Tak. No, no i już pozamiatałem. Ale jak to mówiąca, jakby nie udało się w tamtym sezonie, w tym roku się udało i w tym roku się to tak fajnie, fajnie typowanie, choć jeszcze nie powiem nie całkiem, no na przykład do Intermistrzostwa, bo to było 6 lotów się liczyło. Tak, tak. Z 5 lotów mieliśmy koeficyt 150, a 6 lot zrobiliśmy za 200 koeficyt. No i, no i już wyszło 300 coś, no. Tak. Także no, no tyszę. Ja jeszcze nawiązując do tego sezonu lotowego, warto zaznaczyć, że w zasadzie cały program lotowy, można powiedzieć, odbywał się dla Was od samego początku bardzo dobrze, bo kategoria A, ja nie wspomniałem, ale to też jest... Tak, no w oddziale wygrałem kategorię A, w B jestem chyba drugi, w C jestem pierwszy, w maratonie trzeci, w intermistrzostwie pierwszy, także no tych mistrzostw tam co roku ileś tam... Mistrzostw, wicemistrzostw, no jest, no inni hodowcy też ugrywają, no nie, no ja sam, no, no też co ugrać. I no. Warto też wspomnieć, że w tym roku oddział Kazimierza Wielka, mówię jako oddział, no bardzo dobrze się spisał, już nawet nie w okręgu czy w regionie, ale na tle Polski. Polski, tak, no niech każdy zobaczy, ile hodowców z oddziału Kazimierza jest w różnych kategoriach, no, no to, to też... nie tak, że jeden hodowca tam zdobywał mistrzostwo, a inni śpią, no. Tak. Ale wy też jesteście, jeśli chodzi o te zestawienia ogólnopolskie, w GMP. W GMP jestem 8 przodownikiem, w intermistrzostwie chyba 12 przodownikiem, w C też chyba 12 przodownikiem Polski, w supermaratonie tam, nie wiem, 30 chyba, któryś dokładnie. No, także w konkursie redakcji też tam, no samiczka najlepsza, 14 konkursów, V pierwsza. No tam tych zespół lotników jest też tam, nie wiem dokładnie, który, no jest tych różnych tam pozycji. No wyników pozycji. Zdecydowanie w tym roku można by wymieniać bardzo dużo, no. Ale wspomniał Pan teraz o samicy, bo poza tymi drużynowymi jakby osiągnięciami powiedziałem, że też są super lotniki w tym sezonie. No i chyba warto powiedzieć o tej samicy 22, która ma za sobą rewelacyjny sezon. No leciała naprawdę... Miałem w życiu, wychowałem sporo samic, które były najlepszymi lotniczkami Polski były, no ale ta jest naprawdę rewelacyjna, ponieważ ona siada z każdych lotów i potrafi wyłożyć jedynkę z pierwszych, z krótkich lotów, jak i z 500, jak i 960. No leciała rewelacja, co powiem, od początku ona nie szła w pary, ona tylko interesował przylot, jak przyleciała na gołębnik, samczyk był, później rozłączony, to pobrała trochę karmy i siodełko. Inne tam samiczki się na rusztach łączyły, bo to była temperatura powyżej 30 stopni, to tam inne szukały. One to nie interesowało. Także nie miałem z nią żadnych problemów w tym sezonie. Cały sezon. No ona z formą wytrzymała, można powiedzieć, do ostatniego. Do ostatniego. Na ostatni lot Sogel już miała 13 konkursów. Po prostu nie miałem tam już co do ugrania, bo już C miałem ugrane, miała też dobry wynik do C. Na maraton się już nie nastawiałem, bo obstawiałem C. GMP miałem zaliczony, to nie liczył się lot do GMP, do intermistrzostwa też się nie liczył. To lot 950 tak, km. Pół godziny przed wkładaniem było zdecydowane, że wkładam ją. No, po prostu zdecydowałem, włożyłem. No i samica wygrała okręg. Wygrała, no, siadła pierwsza. No. Włożyłem na ten lot 8 samic, samych samic złożyłem, 7 w konkursie, jedna samiczka nie zdobyła, no, którą liczyłem, miała 12 konkursów, poszła po 13, no niestety rano o 5 już była na oknie, siedziała. Nieraz się zdarzyło, że najlepszy zawodnik. Ale 8, z 8 koszowanych 7. 7 w konkursie, to lot był do mnie chyba 960 km. Tak, ale jeśli mówi Pan, że w swojej karierze lotowej, a zaznaczę, że już ponad 40 lat lotuje Pan tak, no, można powiedzieć, non-stop, bez przerwy, bez opuszczonego lotu w sezonie. Żadnego, na stare, żadnego sezonu nie opuściłem. I mówi Pan, że to jest dla Pana, że jeszcze takiego gołębia nie miał. To nie, coś no, wyśmienitego. No, potrafi naprawdę, no, ona tam... Nie ona wiem. W zasadzie w każdej kategorii praktycznie, którą tam ma, mogłaby być wysoko w Polsce. Tak. Bo w H miała 16 z hakiem, w B miała 31 chyba,
W C też miała 17. 17. No i do I 2,20. No, to takie ugłębia znaj, żeby we wszystkich klasach, to są chyba pojedyncze sztuki gdzieś na Polsce. I to jest samica czteroletnia. Czteroletnia. Teraz będzie 5 lat. A takie pytanie, ona wywodzi się z jakich gołębi? Zaraz ją pokażemy oczywiście. Ona się wywodzi z gołębi. Ojciec jej jest 2011 rok, to jest na olimpijski obrońcy. Niebieski taki mazany samczyk, on daje nieraz takie niejasne niebieskie, nieraz takie ciemne niebieskie, mazane. On, jego matka wywodziła się oryginalno po samczyku od Jerzego Mateisty i z moich starych gołębi, które miałem z Bielska. O, z tych gołębi, ten raczej do tego gołębia, te gołębie idą, bo on już wydał niejedne samice, które tam robiły 11, 12 konkursów, robiły jedynki na oddział, ale ta się udała, no, najlepsza, trzeba powiedzieć, po typarzach. No. I mówią, że najlepsze lotniki wydają gołębie młode. On wydał tą samicę jako 7 czy 8 lat, no, 7-latek. No. Także no, już wiekowy gołąb. Wiekowy, no chyba już niedługo będzie może i koniec jego. No coś tam jeszcze w tym roku pouchowane jednego. To znaczy z pierwszego lęgu nie było, później z drugiego lęgu uchowałem i później miał znowu po jednym. No to jednego odstąpiłem tu prezesowi okręgu, a drugiego tam był na aukcji. Była samiczka tak o ciemno wystawiona. No, tak. Tylko to były nie pojedyncze młode, bo to nie miały dwa na, no, bo one tam miały po dwa, po trzy piórka porzucane, bo to były już późniejsze. A jeszcze wspomnę jedną kwestię, bo mówimy, że jej ojciec jest z 11 roku, natomiast dziadkowie od strony właśnie ojca to są już gołębie nawet starsze niż rocznik 2000. Tak, tak, no. To można powiedzieć, że jej dziadek już w tym momencie miałby 23-24 lata. No już na co, no ja te gołąbki mam od lat 80, no to się już ciągnie, wnuki, prawnuki, już tam piąte, szóste pokolenia i to się ciągnie. I to właśnie będzie też między innymi nasz taki... Te gołąbki dawni też robiły po 12 konkursów i tyżmy loty mieli różne, i Harligeny 1100, mieliśmy taki sezon, w którymś roku, nie pamiętam co było, 8 po 500, to Świnoujścia my lecieli. 8 lotów, 500 no, po kolei, nie było tam przerwy 300 czy coś, no 8 lotów było, taki my mieli sezon, te gołębie też musiały dawać radę, no. No i właśnie dziś sobie trochę porozmawiamy, takim tematem przewodnim będzie to, jak trochę ta gołębiarka, raczej jak ten sport gołębiarski przez te lata się zmieniał, bo no można powiedzieć, że dużo widział pan w swoim życiu, jeśli chodzi o gołębie. Zmieniło się. Teraz się zmieniło podług lat 90. To ci hodowcy starsi to wiedzą, że to było całkowicie inne karmienie, inne lotowanie, inne. Zmieniło się to, jak to się mówi, wszystko o 100%. No o 100% i wielu hodowców, powiem, nie nadążyło za tym. Nie nadążyło. No zostali jednostki hodowców, którzy latali tam w 80-tych, 90-tych latach, którzy teraz radzą, jak to się mówi, z młodymi hodowcami. Bo nie jest to proste. Nie jest to proste, no niewielu już zostało. No. O tym sobie porozmawiamy już, jak przejdziemy do domu. Natomiast jeszcze teraz pytanie o taką aktualną sytuację w hodowli, czyli ewentualnie, czy gołębie macie już zaszczepione? Tak, gołąbki są zaszczepione. Ja szczepię gołębie do 2 tygodni po... skończyliśmy ostatniego lipca loty. No to gdzieś po 10 sierpnia wszystkie gołąbki stare lotowe są zaszczepione. I to szczepię już od iluś lat. Nie mam tam problemu, jakieś ubytki na piórach czy jakieś ślady. Nigdy jest ciepło. Gołębie są jeszcze w formie. Nie odczuwają w ogóle nic. Nie szczepię w styczniu, nigdy gołębi. Już któryś od iluś lat nie szczepię w ogóle. Tak, i gołębie szczepicie szczepionkami? Mykosalmoril lub salmowir. Innym nie szczepię. Czyli zazwyczaj... O, dawniej tam szczepię ściągnąłem, to była ta z Holandii szczepionka, a teraz tą polską szczepię. To nie mam z tą chorobą od iluś lat w ogóle problemu. No. Tak jest. Gołębie rozumiem, że jeszcze w parach nie są. Nie, łączę gołąbki zawsze koło 20 lutego. No to już niedługo zostało. No, w tej chwili to są gołąbki tak po badaniach, bo nad całą hodowlą rękę trzyma, jak to się mówi, doktor Myszkowski. Był tu u nas u kolegi Percika.
wziął wymazy, przyjdą wyniki pod koniec stycznia. Także w ciemno nic nie daje, nic nie daje. Odrobaczone też biorę na odrobaczenie od doktora Myszkowskiego. I nie da, nie wyszedł tam rzeźwisty, nie wyszły kokcydie. Zobaczymy, co tam z wymazów wyjdzie. I... No właśnie, jak w tamtym roku robiliśmy, nagrywaliśmy film, no to wtedy pan mówił, że zawsze u doktora Myszkowskiego badał, ale przez ostatnie lata chyba. To znaczy się, no bez tej pandemii jakoś zaniedbałem. Aha. Ten rok chyba czy dwa jakoś i widziałem różnicę, dużo różnicę, jak się badań nie robi, dużo różnicę i w tym roku już były badania zrobione, już całkiem było inaczej, no także. A jakby długo już z doktorem Myszkowskim pracowaliście? O, już na pewno więcej jak 10 lat. Aha. Więcej jak 10 lat. No jeszcze jeździł tam, pod Miechów jeździłem do niego. Teraz to już tu jeździ niedaleko nas, przyjeżdża tam parę kilometrów, to się jedzie i badania się zrobi. Czy mam jakiś problem, dzwonię, nie odbierze doktor, to sam oddzwoni. Także jestem zadowolony z doktora Myszkowskiego i nie wiem, no. Innej współpracy na razie nie szukam. A pytanie odnośnie karmienia w tym okresie, no bo teoretycznie jest zima, ale jest też 3 tygodnie do lęgów. To znaczy się tak, do wystawy karmiłem gołębie bardzo dobrze. Dużo oleju. Oleiste karma, pierzeniówka była bardzo dobra, dlatego że ja wystawiam sporo gołąbków na wystawę. W rok wystawiam dużo, no i gołąbki musiały wyglądać. Jeszcze była ogólnopolska, teraz po ogólnopolski już gołębie dostały jęczmień, pszenicę i owies. To będzie karmione do końca stycznia. Do końca stycznia. W lutym przed łączeniem dostaną karmę dobrą. No lepszą karmę. Już odstawię owies, lepszą karmę. Ale to jest jakieś takie od razu przejście na te mocne mieszanki? Czy nie, no stopniowo. To znaczy karmię swoją karmą w zimie. Nie tam, żebym kupował, mam swoje pszenice, swój jęczmień, swój owies. Nie, na zimę karmy nie kupuję. Kupuję tylko karmę na sezon lotów. To lecę na karmie Versale Laga, zamawiam zawsze u Pawła Kozła, tam całą paletę, to se koledzy z oddziału też tam, 2 czy 3 sobie biorą, ile tam zamawiamy i lecę na te karmie, dodaję do tego swoje pszenice, swoje kukurydze i na innych karmach już któryś rok nie lecę. No. Swoją kukurydzę, w tamtym roku rozmawialiśmy o tej kukurydzy, którą dokładacie jakby osobno do karmy, ale jakby w tym okresie zimowym kukurydzy nie, w ogóle nie ma. Nie daję. Nie daje. W zimie. Dlaczego, tak? Nie, no w zimie nie daje kukurydzy. Nie daje w zimie. Dopiero już. Nie potrzebują teraz. Nie, no raczej. Moje gąbki nie latają cały sezon. Praktycznie od sierpnia już te gołębie nie latają stare. W ogóle dopiero są wypuszczane w marcu. Bo tu jastrzębie by atakują, tak, żeby nieraz najlepszego chyci. Także nie ma sensu im tam coś. Jak już popierzyły się, jest wszystko w porządku, to już nie ma im co dawać bardzo dobrej takiej karmy w styczniu czy co. No. Tak, a taka profilaktyka w hodowli, mam tutaj na myśli ogólnie takie suplementy, diety i tak dalej, dodatkowo w tym okresie zimowym? To znaczy się, w zimie tak dużo nie stoi, że tam w tygodniu rzucę nierz propolis im dom do wody. Bo w lecie to dawałem sporo na karmę, bo ponieważ jak dawałem do wody, to nie chciały mi. Te pojniki trzeba zawsze myć, bo to każdy wie, jak jest po propolisie, po witaminach, jak się daje. A na karmę to zjedzą i jest głowa spokojna. No, a tak więcej tak nie w zimie naprawdę nie ładuję tam gołębi, żeby je do jakiejś formy dochodziły. No. Czyli jeszcze na to przyjdzie czas. Czas przyjdzie. Kwiecień, maj to są miesiące, które trzeba naprawdę gołębia doprowadzić do formy. No. Tak jest. Także teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania najlepszych lotników. Zaczniemy od tej samicy 22. Także teraz przechodzimy do prezentacji właśnie tej waszej najlepszej lotniczki. Ona jest 2018. Tak. Trzecia lotniczka Polski w kategorii I. No, na ogólnopolskiej wystawie, w konkursie redakcji pierwsza i w konkursie redakcji jako najlepszy gołąb Polski 14 konkursów. Także zdobyła w tym roku, tak plus oko liczyłem, to chyba na okręgu, na oddziale chyba 8 pucharów.
bo jeszcze w okręgu zdobyła z lotu ostatniego Sogel, też puchar, no i najlepszą lotniczką oddziału jest, też puchar, no i dyplomu sporo, bo dwa razy chyba jest pierwszo, pierwszo Sogla, pierwszo chyba Spincetki, no nie wiem dokładnie, czy trzecia, tych dyplomów sporo tam nas zdobywała, także... A chciałbym zapytać o taką jej jakby przeszłość, czyli od początku jak ona sobie radziła. To znaczy się już roczną, bo wkładałem ją na pincetkę, to już w 20 w oddziale miała konkursy, także później w tamtym roku, to była roczno 19, w 20 roku miała chyba 8 czy 9 konkursów, tam mam zapisane, 8 czy 9 i w tamtym roku to był 21 rok, tak? To w konkursie redakcji już była. Też miała tam chyba, bo to był konkurs krótki, tam do 10 chyba konkursów, tak, czy 11. 10, no coś, no to tych lotów nie było, to ona w tym konkursie redakcji też była. Wysoko też. No, też była, no i w tym roku jest pierwsza. W tym roku już po prostu dołożyła Wisieńkę, zaprezentujemy ją. Z jakich gołębi się wywodzi, już mówiliśmy, z gołębi, które w hodowli już tutaj lata. Lata są, no, także. No. Ale raczej to jest taka samica spokojna? No, nie jest taka bardzo, bardzo spokojna, ale na ogół no... A takie pytanie, czy na przykład, no bo ona jest na gołębniku lotowym, więc zdaję sobie sprawę, że na pewno jest ciężko z niej coś wychować. To znaczy się powiem tak, w tym roku miałem dwie samiczki dwuchlatki, bo mam same samiczki. Dwuchlatki, jedna zrobiła 8, druga 6 konkursów. Na maratonach te dwuchlatki nie były. Aha. A i dwie roczne też samiczki. I te roczne też zrobiły chyba po 7 konkursów. Z tym, że z pincetek obie już są. Jedna jest chyba w 10 w oddziale, druga w 20 w oddziale konkurs. Także no zobaczymy, co będzie, co... Co przyniesie następny sezon. No, przyczęty. No ale jak już z gołębia lotowego powiedzmy, jest są po prostu no, żadnego gołębia jeszcze po niej nie zgubiłem. No. Aha. Żadnego. Te, co puszczone było, to nie zgubiłem. Z tego roku też tam jest, ale chyba samczyk jest z tego roku jest samczyk. Jeden, co się rzadko się udawał z pierwszego. Bo co? U na drugich jajek już mi nie służyło. Były ino z pierwszy lęk i później już nie, wszystkie samiczki, niektóre składały drugie jajka przed łączeniem, to był 20 kwiecień. Ona... Nie składała mi jajek. Rozłączyłem ją i już nie służyła jajek. Już nie służyła. Jeszcze jej skrzydło pokażemy. Także oglądać co, jakby cały sezon jej przyloty i na ostatnim locie 14, 950 km, ona siada pierwsza na okręg, no to chyba piękny widok. Także... I jest pierwszą lotniczką rejonu. No, to jest, także można powiedzieć, no, to że... rejon co Busko, Pińczuk, Kaźmierza, no to jest pierwszą lotniczką rejonu. Tam były 4 loty 500, 2 loty 700. No, jest pierwsza. Także no. Gdzie się dało, to praktycznie wygrała. Ugrywała co się da, co się da. No. Także teraz zaprezentujemy drugą lotniczkę, rok młodszą. Rok młodszą, na olimpijskie obrońce w końcu kończy 163. Jest to samiczka, druga lotniczka rejonu, tamta pierwsza, ta druga. Jest to samiczka bardzo fajna. A skąd taki kolor? Pierwsze moje pytanie. Skąd taki kolor? To jest wnuczka ty stary Płowy, ty niebieski. Aha. I ona tu była, ta niebieska samica, ona była nielotowana, była córka Płowy, była złączana takim ciemnym grochem. No i wydały takiego szpaka i tych szpaków się tutaj tak trochę rozmoże. Gdzieś po krewieństwo. Choć powiem, ja jak pojechałem do Matei tam w latach 97, tam były u niego te szpaki. Były. Ale ja tych szpaków nie pamiętam, może jednego przywiózłem, no ale gdzieś tego gołębie tam gdzieś tkwiła ta krew tych szpaków. No chyba tych szpaków. No. Tam miał Mateja te szpaki. No. Tam prawdopodobnie te szpaki były, nie wiem, czy on,
pamiętam, ale mówił, że od Harta tam coś miał, bo oni też się tam wymieniali, ale skąd te gołębie były, to już tego, tych szczegółów nie pamiętam. A ona jest drugą lotniczką rejonu, czyli tak. Ma z tych lotów 6x6, tych dalekich. No, tak jak tamta pierwsza, ta jest druga. Tak, a w oddziale ile konkursów zdobyła? Nie wiem, albo 10, albo 11. Dwa konkursy puściła. No, dwa puściła. Dwa puściła, no to mo 12, ten jeden nieważny tak, był, tak, no nie? Tak, no, no, no to no. Mo 11. 11 konkursów. No. O. I co? Ona jako roczna wykręciła jedynkę z pincety, tak jak żebym już reklamował, miała 8 konkursów. Jako dwulatka, no wtedy była nieseryjna, nie typka. Jako dwulatka poszła w 50. No powiem szczerze, leciała bardzo słabo. Bardzo słabo leciała. 3 konkursy powyżej 300. W tym roku na wiosnę spis. Decyzja, czy ją spisać, czy ją nie spisać. No takie ugołębia. No. W ostatniej chwili mówię, jak roczną potrafiła wykręcić jedynkę i 8 konkursów. Może. Spisałem ją. No. Pierwsza bomba, druga bomba, później jak zaczęła, tak do końca rewelacja. Bez pomyłki, rewelacja. No i ugrała drugie miejsce w rejonie. Ale to po dwóch pierwszych latach już mógł pan sobie myśleć, już, że niepotrzebnie spisałem. No ale no coś tam, coś albo i coś było, albo coś, no nie ale, wiem. Ale no. Załóżmy, jak wybiera pan gołębie do 50, to właśnie patrzy na to, jak one już... To znaczy się, zwracam uwagę, bo ja rocznym nie lecę tak jako. Ostro, ale lubię włożyć na pincetkę. I jak jest pincetka taka, nie z wiatrem, bo z wiatrem to wszystko leci. Jak ten gołąb siednie w czołówce oddziału, to mam zaufanie do tego gołąbka i z jakiej gołębi jest, patrzę jak tam ojcowie, dziadki i to go spisuję w 50. Także teraz już na pewno pójdzie, nie ma się nad czym zastanawiać. Tak, i no, doczekamy, to jest, to pójdzie, no. Jeszcze jest, skrzydło pokażemy raz. Tak jak pan mówił, szczepienie na jesieni, nie widać, nic żeby... tu nie widać, na żadnego po sezonie była szczepiona, nic tu nie widać, żadnych śladów. Także... Tak samo jest ona w konkursie redakcji, też w dalekim dystansie, też tam wysoko pozycję ma w Polsce. Bo chyba mo, nie wiem, ta 63 to chyba mo tam, nie wiem, w tych daleko dystansach chyba 16 czy 17, coś takiego, no nie, no dokładnie tak nie pamiętam. Także teraz prezentujemy trzecią lotniczkę, do tej pory najstarsza z nich. No najstarsza samica, wcześniej no rewelacyjnie leciała, cały czas, jak to się mówi, do intermistrzostwa w piątce typowano, bardzo szybko samica. No w tym roku tak w piątkę też ja typowałem, ale nie, rzadko, już troszkę wolniejsze konkursy, ale zrobiła też 11 konkursów i jest 9. lotniczką rejonu. Także prezentujemy w zasadzie teraz pierwsze 3 te gołębie, które były 1., 2., 9. lotniczką rejonu. Rejonu. 3 gołąbki mam w 10 w rejonie, no to rejon wiadomo jaki silny, także... To są gołębie na komplecie. No, także... Konkursów. A ona jest 17 roku, rozumiem, że będzie dalej lotowana? Czy... No, jeszcze w tym roku będzie. Będzie, dlatego że bez tyle lat nie wkładałem ją nigdy na maratony. Dopiero w tym roku, mówię, idzie na maratony. No i z obu maratonów siadła bez szwanku, dość czołowe konkursy, także... Także ona miała taryfę ulgową. Tak, no miała, była bardzo szybko samica, no po prostu bałem się na te maratony i wkładałem, bo mówię, ona jest za szybko. A w tym roku troszkę wolniej leciała, mówię, pójdzie. Dała sobie radę bez niczego sobie dała radę na tych maratonach. I warto też zaznaczyć, może ja zadam takie pytanie, ale tak mi się wydaje, że gołębie, powiedzmy starsze, u was też cały czas są w drużynie lotowej, dobrze sobie radzą. Radzą sobie. W tym roku dwie samice były 16 roku i to obie zrobiły koło
Ja się, nawet nie wiem, czy jedna 10 konkursów nie zrobiła. Jedna była na tym soglu ostatnim i też siadła dość dobrze. Także i jeszcze chyba w tym roku też będą te 16 spisane, bo to teraz te loty się coraz wydłużają, to musi to być gołąb dość doświadczony. No siadają mi dwuglatki, ale lubię dać gołąbki doświadczone. Jest na pięknym oku, takim, no, klasa samiczka. Także teraz prezentujemy czwartą samicę, lotniczkę. Ja od razu zaznaczę tylko, że gdyby ona była w 50, to by było trochę jeszcze inaczej. No lepiej była. Jest to najlepszy gołąb w klasie B u mnie. No, no niestety, jest poza 50. Miała jedynkę, miała trójkę na oddział. No, najlepszy koeficyt to jest 6. Gołębiem w konkursie redakcji, tam średni dystans w Polsce, no niestety, no poza 50, no i cóż, pójdzie w tym roku. No teraz już zasłużyła. No teraz zasłużyła, pójdzie w tym ona roku. Ona jest dwuletnia, więc... Teraz będzie trzechlatka. Teraz za trzylatkę, no. Tak. No, także... Ciężko było to przegryźć, jak siadła pierwsza na oddział, następną niedziela trzecia na oddział. Trzecia, siódma też, no, tak? No to ciężko to było, no ale trudno, no trudno. No, zrobiła chyba 10 konkursów, już później ją nie wkładałem po 10 konkursach, bo mówię, zostaje na drugi rok do 50, jak już 10 konkursów. Żeby jej też nie wymęczyć do końca. Nie było sensu, nie leci, bo on nie miała nic do ugrania już. A też czasem jest tak, że gołąb, który... Załóżmy, bardzo dobrze leci w jednym roku. Może i nie leci na drugi. Nie zawsze leci, no, właśnie. No, a jednak to, jak się przyoszczędzi, no to... A to już będzie wszystko. Tutaj pokażę samiczkę dwuchlatkę 9-2. Jest to samica, która ma 10 konkursów. Typowana cały sezon była w 10. Jest to córka 16-70. Ty samicy, co była w B pierwsze 2 lata. Dwa lata chyba temu, tam miała koeficyt 23. No, jest to z dyplomem już samica, bo już siadała w pierwszej trójce oddziału z pincetek. Także no, przyszłościowa liczę samicę, bo matka leciała 4 lata bez zastrzeżeń. Także no. A ona była w 50? Czy... 50, typowana do intermistrzostwa, cały czas samica. Także no. Część dwulatków trzeba wpisać, a część trzeba niestety poświęcić. No, także tu pokazuje naprawdę bardzo, bardzo szybko samice tam do CEMO, bardzo wysoki wynik, bo powiem, że czy tam do C się liczyło ile? 4 gołąbki, no nie? Tak, 4 gołębie po 3 konkursy. Po 3 to 3 gołąbki u mnie mają koeficyt gdzieś koło 40. Koło 40, no i jednego brakło, tam wykręcił ten większy, ale... No tak, co? Bo wynik 91 ogólnie w C chyba. Tak, ale tu zaraz coś powiem jeszcze, jak pokażę o tym C. Tu pokażę samczyka niebieskiego 35-59. Ten gołąbek z dwóch lotów do C ma koeficyt 3 tam chyba z groszami. Z dwóch lotów. I brakło mu, w tym, że jest zaliczany do klasy A też. Aha. I brakło mu tego jednego lotu do C. No i była decyzja, dać na maraton, nie dać, jest to bardzo szybki gołąb. No i decyzja padła, że się nie daje. Wyniku się nie chciało i nie dało się go. No. Także no może ten gołąb jakby tak zrobił, to C by było naprawdę, bo tam było 40 chyba z 3 gołębi, a brakło tego jednego gołębia z takim koeficytem. No i właśnie tak to dwie pincetki ma koeficyt czy coś, no to naprawdę, no, też ten gołąbek ma chyba 7 czy 8 konkursów, zaliczony był w klasie A, bo bardzo też szybki, potrafił z pincetek wykręcić taki koeficyt i do klasy A też potrafił. No. Czyli czasem warto tak, jednak no, zaoszczędzić. Nie lecieliśmy tak na siłę, żeby jakieś tam wyniki. Troszkę też my myśleli, żeby te gołąbki przyoszczędzić dwuletni samczyk. A po drugie, u mnie te samczyki lepiej mi się spisują w lotach samice. No, widać, że już na ostatni lot 8 dane, 7 w konkursie samych samic. No. Także, ale są też takie samce, które się wybijają. No wybijają się. Matka jego była chyba drugą lotniczką oddziału. Matki, siostra była najlepszą lotniczką oddziału.
25-45, także no. Także no, może trzechlatkiem będę ryzykował i pójdzie na wszystkie na laty. No, także no. Tu zareprezentuję samiczkę z 16 roku. 2902. Jest to samica, która w tym roku była typowana cały czas do GMP. Paratony siadała bardzo dobrze. 500 też bardzo dobrze. Ma 12 konkursów. 13 konkurs ma 25%. Po 14 poszła na lot Sogel. Jako... No i niestety ona nie zrobiła z tego Sogla. Przyleciała rano, przed piątą stałem, bo i nie było, ona już tu na okienku siedzi. Nie wiem, na niej byłem na 100 pewny, no i zawiedła mnie z tego, jako ósma. No, zdarza się, no gdzieś jakieś komplikacje musiały być na trasie. Tak, ale no. Ona jest z 16. I chcę powiedzieć, że ona ma z 2 lat kodzie ponad 9 tysięcy. Konkurs o kilometrów. No, z 2 lat. A ona jest z rocznika 16. 16. Ona ma już. Jedna właśnie z tych dwóch najstarszych. Najstarszych. No ona ma już wylatane. No jakby ten Sogel zrobiła, to by i przebyło 900 km. No. By miała ponad 10 tysięcy. No ale no niestety. Nie zrobiła. No. Wróciła, ale nie zrobiła. No. Maratony. Nie puściła w swoim życiu żadnego maratonu. Żadnego. Bez tyle lat. Jeszcze jedną kwestię zaznaczę. Ona wywodzi się z jakich gołębi? Ona jest po córce starej płowy. A, po córce, bo ja po tej płowy to ja tu miałem, tak jak mówiłem w tamtym filmie, kupę tych gołąbków i też po niebieskiej samicce po córce tej płowy. Ja właśnie dlatego pytam, bo w zasadzie większość gołębi wywodzi się jakby z tego, co już było wcześniej w hodowli, bo przez ostatni okres gołębi nie sprowadzali. Nie, ja już 10 lat praktycznie żadnego gołębia nie sprowadziłem. Nie sprowadziłem, bo sprowadzić gołąbki to trzeba 2-3 lata, żeby coś tam wiedzieć, czy te gołębie jak i do, żeby je typować. Trzeba znać gołębie. Także ja mam na tyle już swoich gołębi, że jeszcze łącznie nie ma takiego znowu bardzo bliskiego pokrewieństwa. On już nie ściąga, bo około 10 lat nie ściągnąłem żadnego gołębia. Tak jest. Tak, no, że... Także to też warto zaznaczyć, bo... Przychodzi, powiem szczerze, niedziela, stanę, wysłucham pogodę, jako jest, to już mniej więcej wiem, co tam będzie siadać. I z której strony patrzeć. Z której strony patrzeć, bo już znam swoje gołębie, z jakich lotów mniej więcej, które siadają, no. Ale ogólnie kierunek mamy za gołębnikiem, zachód. Tak, zachód mamy za gołębnikiem. Tak jest, także zachód mamy. Także u mnie tu jest przelot gołębi, tak szczerze powiedzieć, to mieszkam tak jak na pros Jasła. O, te gołębie tam na Jasło to idą nade mną. Tędy idą, no. Pasuje im. Jak to się mówi, tego mistrza Polski w C, to idą te gołębie tędy ze zachodu. Jak lecą stąd, no nie wiem skąd oni tam loty mają, kierunek. Jakie jasło ma loty? Zachodu. Zachodu? Nie, no. Chyba z północnego zachodu. A jak przyjdzie tu, to na wschód tych gołąbków, tak idzie tu na Jasło, na Dębice, to masy idzie gołąbki. Bo już kierunek tam Sandomierz, to już jest tu w bok. O. To musiałby im pan teraz tłumaczyć, którędy mają lecieć, żeby tam nie przelecieć. No, najgorszy jest wiatr. Najgorszy, nie lubię lotów z silnym wiatrem. Jak jest silny wiatr, to naprawdę... Nawet najlepszy gołąb potrafi gdzieś przelecić i stracić konkurs. No. A nieraz takie gołębie, co po jednym konkursie, po dwa robią w sezonie i z takiego lotu na leci się i... No. No to nawet tak jak pan powiedział, w tamtym roku z 300 tej z wiatrem gołębi w konkursie tyle, 120 w konkursie, lot wygrany na oddział, a serii z dychy 5 nie ma. I pogrzebane. Teraz pokażę moje najlepsze, jak to się mówi, 3-4 lat samiczki. Jest to samiczka na czerwonej obrączce z 17 roku, 10383. Samiczka, która reprezentowała okręg w rocznych, to była klasa G. Tak? Ona miała tam koeficyt chyba 6 cóż w roku. Też wysoko w Polsce, 5. czy 6. w Polsce, nie pamiętam już dokładnie.
No akurat wtedy te wyniki w Polsce w G były dosyć niskie, bo w innych latach dawałoby jej to na pewno. No jak śledzę ostatnie lata, to dawałoby wysokie pozycje w Polsce. No a wtedy takie były te wyniki wykręcone, że naprawdę, co powiem, ona jako roczna, ona była poza 50, bo ją nigdy rocznych nie daje. Ostatnie dwa pióra były niespiszone. Niełączona. I potrafiła tak siadać, mieliśmy tu, już miała te 300 takie dobre, syn mówi, ach, 500 dać ją, nie dać ją, no to było ryzyko, 500 ciężko. Ciężko samica zjeżdża jako pierwszą na gołębnik, z wyprzedzeniem chyba minutę czy półtorej minuty na drugim gołębiem w oddziale. I pierwsza na oddział. Pierwsza na oddział, no i wtedy dała i taki wynik. Na drugi rok spisana w 50. Robi 10 konkursów, wystawiamy ją w kategorii A, reprezentowała okręg Kielce Wa na ogólnopolską. No i już na trzeci rok poszła do rozpłodu. No bo naprawdę no, fajna samica, wyśmienita. I co powiem, ta samiczka jest po siostrze ojca... Tej 22? Tak, aha. Z tych gołębi. To jest z tego. Ta sama rodzina. No, z tych gołąbków ta samiczka jest. Tylko, że ta jest. Tamte są takie, idą na innym oko, ta jest na takim szklanym oku. No, one takie szklane dają, albo takie. Tak. No. Tu jeszcze pokażę samiczkę, też już jest w rozpłodzie. Samiczka o numerze 1670, 16 roku. Ona dwa lata temu, jak my mieli wystawę, chyba dwa lata temu była. Była B, to jest tak. W kategorii B miała 23 koeficyt. Szósta w Polsce, ta samiczka, o, też jest bardzo szybko samica, potrafiła z ciężkiej 500 zrobić jedynkę, także, no jak taki koeficyt się mam, to naprawdę, no. To są takie ostatnich lat moje najlepsze, jak to się mówi, samice. Tak. No. Też już jest w rozpłodzie, nie ryzykowałem, jak już wtedy tak wsiadała ta samiczka, no. To też tam tkwi krew tych niebieskich, tych starych połowy, no już są wnuki, prawnuki z tych gołąbków. No. Jeszcze jej skrzydło zaprezentujemy. Tak jest, ona była wtedy chyba pierwsza w okręgu, nie? Tak, pierwsza w B. 23 koeficjent. No, pierwsza, szósta chyba w Polsce, czy piąta, no nie pamiętam dokładnie. Ona też tu ma takie oko, wieżerdek. No. No. To jest dość duża samica. Ona jest taka trochę większa od tych samic. No, potrafiła, jak przyszła 500 ciężko, to miała, no przyłożyła, to miała tych jedynek chyba ze dwie czy trzy jedynki pierwsze na oddział. I dość czołowo siadała, no, czołowo. Oko też ma takie, chociaż tamta 22 ma bardziej takie żółte. Żółte, no ale, ale to o. Także u mnie te samiczki naprawdę... Co w tym roku, nie wiem, ale tak jeszcze spis myślałem, to chyba ponad 40 samic pójdzie w 50. No. To jest jeden problem, że no niektóre wylatują w sezonie, bo się łączą. No. I co, a ja nie mam wojler, nie wyganiam na wojlery i nieraz na rusztach się tam znajdą dwie czy trzy i robią sobie robotę. No i już wtedy jak wypadnie, nieraz wypadnie z jajkiem. No. Nieraz jest tak, że z jajkiem dobra samica, to rzucę miskę, siedno na tych jajkach i siedzą nawet we dwie i idą od tych jajek. I pasuje im. No. Także tak jak zapowiadaliśmy, dziś porozmawiamy sobie trochę o tych początkach pana hodowli, które sięgają lat 80. No. Dobrze myślę. W 75 już zacząłem kładać gołąbki, to byłem w szkole podstawowej. Później już w 80 roku już leciałem sam na siebie. 81 i 80, 82 już ściągnąłem gołębie pierwsze ze Skoczowa. Aha. No i już w czwartym już byłem mistrzem oddziału. W 84 roku już byłem mistrzem oddziału i to chyba z rzędu z kolei chyba 8 razy. O kurczę. Rok. Rozmawialiśmy... W tamtych latach też tam, nie wiem, 8-7, chyba 8-8 czy 8-6.
To byłem trzykrotnie mistrzem okręgu. To były dobre lata, można dobre powiedzieć, lata. Ale w 80 roku na tamtym filmie pan powiedział, że pierwszy raz dał gołębie na wystawę też. No, to było w Radomiu. Stan wojenny był. Stan Pamiętam, wojenny, tak, no. Zastał nas stan wojenny wtedy w Radomiu. Wracaliśmy autobusem, ogłosili stan wojenny. No, wtedy te gołąbki były. No właśnie chciałbym usłyszeć, jak to wtedy się odbywało, no bo na pewno inaczej to wyglądało niż teraz. Jeśli chodzi o to lotowanie, te początki lotowania, no tutaj już od 84 roku przez kilka lat mistrzostwo oddziału co roku, więc no, chyba była 8 powtarzalność. Razy, czy 9 razy byłem, nie pamiętam dokładnie, mistrzem w rok oddziału. No. Później 90 tam któreś lata, drugi, trzeci też były bardzo dobre. Wtedy hodowla gołębi to była zupełnie inna, można powiedzieć, zupełnie inna bajka, bo gołębi też hodowcy nie trzymali dużo. To były małe hodowle. Się to były hodowle takie no, do 50 sztuk. Praktycznie jak ja tu znam, to żadnych rozpłodów nie było. Tam na skoczu wieździłem, nie miał żadnego rozpłodu. To co szło, to i po tych gołąbkach się puszczało młode. I czy od kogoś kupowałem, jak tam zajechałem, to też taki znany hodowca, tam był Jan Palacki, on miał 30 chyba, 8 gołąbków do lotu, to leciał w okręgu śląskim, to były obrączki jeszcze P5, te metalowe. Aha. I on wychowywał tych mutków, ile tam, 20 czy 15 mutków, jak zajechałem, no to praktycznie wziąłem cały ręk tych mutków. Cały ręk. I te hodowce. I od razu do lotu pan przeznaczał. I to były 81, 82 rok te gołąbki. I tymi gołąbkami latałem do lat 90. Od niego oryginalny gołąb był drugim weteranem Polski. Taka samiczka 20, to pamiętam, teraz nie pamiętam wszystkich numerów gołąbków, a tamte pamiętam. 20.001 była chyba dwukrotnie najlepszą lotniczką Polski. O kurde. No, potrafiła z Harligen pierwszo siadać. I dzieci jej jeszcze tam gdzieś to pokolenie u mnie tkwi. Także no miał wspaniałe gołębie. Tam poznałem takiego Tadeusz Pagieła, też czołowy hodowca. Kunc Józef, Pilichowski Zenon, wicemistrz Polski. To byli hodowcy z lat 80., których tam znałem. W późniejszym terminie zapoznał mnie ten Jan Palacki z takim Romanem Ślęzakiem, też ze Skoczowa. No, wtedy on tam zrobił mistrza. Też tam nabyłem fajne gołąbki od niego. No i ostatnie gołąbki, co tam z tamtych stron sprowadziłem, to był chyba rok 2007. To były od Krzyśka Kawalera, prezesa naszego, no i Przemka Chruszcza. No z tych gołębi też jeszcze tam coś gdzieś trwi w tych moich gąbkach, bo to przeważnie te gołębie, co sprowadzałem, dołączyłem do tych gołębi. Aha, do tych gołębi. Swoich już. To były gołębie z Bielska. A najlepsze gołębie do moich tych gołąbków z lat 80. dołączone zostały gołębie od Jerzego Matejstych. To były lata 97, 96. To były już te ostatnie, bo nie wiem, w którym roku Mateja, chyba 98 chyba w styczniu. To dosyć popularne gołębie. Tak, to były gołębie z Radwański. Ja byłem wtedy wysoko w Polsce, on też poznaliśmy się i te gołębie ściągnąłem, dołączyłem do tych moich starych, bo ja miałem taką zasadę, jak skąd ściągam, łączę z moimi. Nie sprawdzają się, usuwane są. Później tam jeszcze gdzieś te 4-3 sztuki czy 5 od kogoś kupiłem, ale to już tam gdzieś jedna, pojedyncze sztuki gdzieś tam coś wniosły. Już nie było tego co te gołębie starsze. No i do tej pory tymi gołąbkami latam. I raczej już od 10 lat nie ściągam tych gołębi w ogóle, bo jeszcze nie jest to bliskie bardzo tam pokrewieństwo, tak się staram. A jakbym zapytał tak o pierwsze wspomnienia związane tak jakby z wstąpieniem do PZHGP, z lotami i tak dalej. Jak pan to pamięta? No cóż, pierwsze wspomnienia to byłem w szkole podstawowej. Zegary na gumki. Jeden tam był gdzieś na którejś wiosce. Rower. A, no tak, rower i jak przyleciał, trzeba było na rowerze
pedałować. No później jak już troszkę zacząłem mi lecieć, no cóż, ja sam będę ten, najmowałem kolegów też z moich lat na 3-4 rowery i na rowerach dowozili, wymieniali się, idą w drodze z tymi gumkami. No później no niestety już kupiłem zegar, o ten kręcony stary, później drugi od Jerzego Koźlika ściągnąłem też zegar, no, a później weszła już elektrotechnika już lepsza na kostki, no i tak, tak się. I tak. Hodowla się powiększało, powiększało się do większy, no bo już, no już na gumki nie dawał rady tak, żeby tyle gołębi chować. A w tej chwili, no to czy się ma 100, czy 150. No tak, bo wtedy było ileś, powiedzmy, odbić i na przykład można było tylko 20 gołębi. No, zależy jaki kto miał zegar, czy 30, czy 20. Były i małe zegary, takie Heiermany, no to niedużo tych odbić było, także no nie dało się tam tego bić. No. Tak, a jeśli chodzi o właśnie takie, jakby miał pan porównać, jak to się zmieniało przez wszystkie lata, hodowanie gołębi. To znaczy hodowanie gołębi, no gołąbki raczej te dzisiejsze też się wywodzą z tamtych gołębi, tak. Nie urodziły się jakieś tam asy. I no, że no może hodowcy lepiej to postępują, lepiej łączą jakoś szybszy z szybszym i te gołębie są różne, no są, w tej chwili są gołębie na średni dystans, na krótki, na długi dystans, dawniej były gołębie uniwersalne, nie było takich klas A, B, C czy maraton. I no musiał gołąb przejść wszystkie loty od 100 do 1200, bo były harligeny, my latali i lataliśmy loty na przykład ze zachodu, tak jak u nas tu w Kazimierzu, lecieliśmy zachód albo północ. No, lecieliśmy tam na północ też loty w jednym sezonie, a teraz to się tak te loty jakoś kierunkuje w jednym kierunku. No, zachód czy tam jak. No. Tak i dawniej każdy hodowca wiedział, ile na Polsce zostawało gołębi zagranicznych, niemieckich czy co. No. Bo Niemcy lecieli ze wschodu. Tylko gdzie teraz jacy Niemcy lecą ze wschodu? Nie, chyba lecą trochę. Ale rzadko chyba te lecą. Lecą tu z Polski? Tak, niektórzy lecą. No, ale chyba rzadko. Ale no na pewno jest to mniejszy procent może niż był wtedy. Wtedy. Ale na pewno jeszcze się takie pojawiają. Ale właśnie... A ma pan takie wspomnienie na przykład pierwszego gołębia, który coś wygrał, nie wiem, czy pierwszy konkurs na przykład i tak dalej, taki no, sukces, który najbardziej cieszył wtedy? No miałem takiego 20-0-0-15 samczyka, on wtedy, powiem, chyba to był lot, potem Świnoujścia latali, wtedy wygrał ten lot, chyba z 10 minut wyprzedził wszystkie, to był oryginalny gołąb ze Skoczowa. Aha. Wyprzedził o 10 minut wszystkie te gołębie i to wtedy już jako młody chłopak już mnie pociągnęło do tego. No. No właśnie i dlatego chciałem zapytać, bo ponad 40 lat lotować to jedno, ale lotować na takim poziomie, żeby cały czas chcieć być z przodu, no to jednak z czegoś to musi wynikać. Albo z tego, że po prostu ma pan do tych gołębi takie zamiłowanie, i tak pan lubi z nimi współpracować, pracować ogólnie z nimi. Czy jak pan myśli, z czego to wynika? No bo takiego młodego chłopaka, który zaczyna, coś musi zmobilizować. Musi zmobilizować. To znaczy się, ja jestem takiego zdania, jak robić coś, to robić porządnie. A nie robić, to nie robić wcale. Chować to porządnie, no, stworzyć gołębiom warunki. Dawniej były te gołąbki wszystkie na gołębniku, na strychu. Tak samo miały warunki, bo było powietrze, w tej chwili też tam mam jeszcze gołębniki, tlen, powietrze. I ja teraz mam nowy gołębnik, też musi być powietrze. No, bez tlenu gołąb nie poleci. No, choćby to był najlepszy, jak będzie zamknięty, nie ma szans ten gołąb latania. Nie ma. Jak będą warunki, będzie zdrowy, to i jak jest dobry gołąbku, trzeba myśleć jak się karmi, trzeba myśleć o wszystkim, no to gołąbek poleci. Ale jak się, jak to się mówi, da jeździ, nie patrzy się co się dzieje, to nic z tego nie będzie. U mnie w lecie o 5 godzinie wychodzę, idę na gołębnik, pierwsze spojrzenie to jest na każdego gołąbka. A już hodowca wie, czy on
smutno patrzy, czy wesoło na gołębniku. Drugie spojrzenie to jest na, bo cela na kał. Jak już wiadomo, jaki kał jest, to już wiadomo. Jest wszystko w porządku, otwierane są wyloty, gąbki idą w powietrze. A gdyś coś zauważy, to od razu jest ten gąbek odizolowany, czy coś jest podane. A nie tak, jak się nie spojrzy, nic się nie widzi, no to no, niestety, no tak nie będzie. No. Czyli ogólnie, powiedzmy, taka obserwacja tych gołębi, to dla pana jest istotne? Istotne. Spędzanie z nimi trochę czasu jest i tak dalej. Jest nieraz tak, że gołąb czołowo siada w konkursie, a wtorek czy środa i coś mu tam dolega. Tak. To już wystarczy spojrzeć na cele, które siedzi, to już widać, czy sam, czy samica. No, widać po wyglądzie, że jest smutny. No, tej człowiekowi by coś dolegało. Tak. No. No i niestety takie... wtedy nie trenuje. Tak, no i taki gołąbek niech idzie na lot, to nie ma szans dobycia jakiegoś konkursu. A jeszcze o czołowym to nie ma mowy. No właśnie. A jednak, żeby teraz się ścigać na takim, powiedzmy, poziomie wysokim, no musi być ten gołąb już przygotowany. Musi być naprawdę zdrowy i musi być przygotowanie niesamowite. Patrząc po tym, jakie są długości trwania konkursu, no to w porównaniu do tego, co było też kiedyś, no dużo rzeczy się zmieniło, naprawdę. Zmieniło. Jeśli chodzi o samo przygotowanie, o to, jak tego... Same karmy jakie są. Właśnie. Karmy. No, dawniej były każdy sobie mięszał swoje karmy, nie było. No i właśnie jak wyglądało takie, powiedzmy, przygotowanie sobie karmy do... To znaczy się, ja byłem na wiosce, miałem swoją pszenicę, swoją kukurydzę, dokupowałem tak, słonecznik, wykę, pieluszkę, ryż, więcej takich sorgów, dari, kardi. Tego nie było w Polsce, to było niedostępne na rynku i nikt tego gołąbkom rzepaku, trochę lnu, takie się dawało. To, co było dostępne na swoim rynku, a teraz jest dostęp do karm, jakich się chce. Jakich się chce. No, no tak, teraz nie ma akurat z tym problemu. Mieszanki są tak zbilansowane. Powiem, wystawa ogólnopolska była w Bydgoszczy, byliśmy. To nie było żadnych stoisk, żadnych reklam, żadnych hodowców z zagranicy z jakimiś stoiskami. Tylko były gołębie polskie wystawione i tyle było. A teraz jak się jedzie na ogólnopolską wystawę, to nie wiadomo na co patrzeć. No. Tak jest, czasy zdecydowanie inne. Natomiast mnie po prostu fascynuje to, że przez tyle lat no, trzeba mieć ogromną pasję w sobie do tych gołębi, żeby chcieć no cały czas z nimi pracować, no, na takim poziomie. To jest poziomie. Moje życie, no dokąd się będzie mogło, to się... No właśnie to mnie zastanawia, czy to jest tak, że po prostu tym się już żyje na co dzień. Żyje się cały sezon, jak to się mówi, to jest... Przychodzi... Pobudka gołębie. Tak, od piątej do pół do dziesiątej to ja mam z gołąbkami robotę. Co powiem, no... Puszczam, trenuję gąbki tylko rano. Rano tylko? Tylko rano puszczam, bo ostatnie te lata są bardzo gorące i nie puszczam w ogóle po południu, bo jak wypuściłem po południu, nieraz to te gąbki, dziuby otwarte w ogóle nie chcą nawet latać. Szkoda to mordować. No tak, ale wtedy co, wieczorem jest normalne karmienie, tak wieczorem, jakby był oblód? To znaczy się nic, nie latają w ogóle wieczorem. O godzinie 19, po 19, jak jestem w domu, idę, karmię gołąbki i koniec. Latają tylko raz dnia, gdzieś 45 minut, to im wystarczy, dlatego że 45 minut to ile one kilometrów zrobią. No zależy jakim tempem. No, ile one zrobią, a znowu tak, może te, na początku cięto chodzą, a później to już chodzą koło gołębnika, te gołębie, to one zrobią dość kilometrów. Tak. Także im to 45 kilometrów wystarcza. I nie mam już problemu tam. Puszczam rano pierwsze samiczki, później puszczam samczyki. Jest nieraz problem z którąś tam samicą, co nie chce wejść. No nie, lata tam z jednego wylotu na drugi. A ja puszczam samce. Ona wejdzie ze samczykami, to ją łapę. Nie zwracam na to uwagi. Wiem. Czwartek, jak mam czas, to wywiezę gołębki. Wywiezę tam na 50 km tu. W okolicy chyba Miechowa, nieraz puszczę, jak mam czas, rano, puszczą wszystko razem. Razem puszczą, jak przyjadę, no samochodem przyjadę, wjadę, no one tam już przeważnie są zawsze przede mną, no to ileś tam się ucieszę razem, wchodzę na gołębnik i no odsuwam zasuwę, samice już mnie zobaczą, to już do swojej połówki, pojedyncze sztuki, no zostają.
przekładam. I już czwartek mam z głowy cały dzień. Karma, jak przyjadę. I z głowy. Piątek rano puszczę, rano. Po południu już. Nie latają już? Nie latają, po południu. Nie latają. No i sobotę koszowanie. Tak. I zaczynamy wyglądanie na niedzielę. Co do karmienia? No co to powiem do karmienia? Lecę na karmienie Wesselaga. Lecę, gdy zacznę od niedzieli. Gdy gołąbki przychodzą w niedzielę z lotu, no zależy jaki lot był, ale to przeważnie daje dobrą karmę. Niedziela. Białkową jakąś i tak dalej. To też? Znaczy się, jest to Gary Plus, Superstart. Może trochę... szampiona to już poddaję pod koniec tygodnia. Aha. Niedziela, poniedziałek dostaję bardzo dobrą karmę. We wtorek już muszą być gotowe, odbudowane. Choćbym tam w środę do mnie, a nie tak jak tam inni hodowcy z początku słabo pod koniec. Nie dojdzie ten gołąb tam w środę, czwartek. Kiedy on dojdzie do siebie? No właśnie. Kiedy on dojdzie? Mhm. No. Jak przyleci z pincetki i mu głodówkę dać, czy potem tam jęczmień dać, to nie, ja takich cudów nie robię. Także... Ale załóżmy, zawsze pan tak do tego podchodził, czy w pewnym momencie na przykład zmieniło się podejście, że jednego musi zjeść dobrze po tym? Właśnie skąd tą wiedzę nie, w ogóle? Nie, latałem na swojej karmie i tak samo było. W poniedziałek była dobra. No, dawniej się inaczej troszkę leciało na pewnym karmiku. No. No właśnie chciałbym zapytać, skąd w ogóle czerpa pan wiedzę? To znaczy się skąd czerpa rok wiedzę? Po roku. Jak byłem młody, trochę się tam przeszkolił na tym skoczowie. No, na te, to byli hodowcy doświadczeni. I studiowałem gazetki, te stare gazetki za 70-tych, 75-tych, tu byli hodowcy, są nawet niektóre w 70-tych latach jeszcze nie promerowałem, pożyczałem i to od deski do deski było czytane. Tam jak jeździłem też mi sporo ci hodowcy powiedzieli jak dawać, no jak karmić gołębią, oni latali na wysokim, to byli hodowcy na wysokim poziomie, to, którzy zdobywali szpicowe miejsca w Polsce. Tak. To już tak tam mi podgadali. Tam do tej pory się spytać tych hodowców na Skoczowie, czy prezesa Kawalerzy, to naprawdę to ich znali, bo już nie żyją ci hodowcy, to byli wysoką klasą hodowcy. No. Tak. I oni, i właśnie mnie ciekawi, co oni w tamtych latach, na co najbardziej zwracali uwagę, no bo jednak i tych ziaren i tak dalej było mniej, nie było takiego dostępu. Więc trzeba było sobie jakoś radzić z tym. No oni też kupowali u rolników tam w pobliżu karmy i mieszali i dawali. No. To też nikt nie kupował. Ja tam nie widział u nich. Na przykład u Jerzego Matei, jak byłem 9-7, no on miał takie, jak ktoś tam był na jego, na tym, to był gołębnik do tych wdowców na zakładzie. Tam był tak, takie pojemnik, był i tam był na cały sezon karmy namieszane. Aha. Namieszane. O. I Czyli załóżmy wtedy cały czas była, cały tydzień w zasadzie, czy cały sezon była taka sama mieszanka? Taka sama mieszanka. Taka sama. No, wtedy nie, tam nie zmienił jakieś diety, super no diety, białkowych, niebiałkowych. No, każdy miał swoje, no. Na przykład przychodziła sobota, wkładanie, czy piątek, wieczór gołębi, to już tyle tego nie dosypowało się tam ryżu, czy się dosypowało kukurydzy. A nie wiem, tak się jak teraz. No teraz jest worków, nie wiadomo, z którego trzeba patrzeć, co na którym worku pisze. No. Ale jak pan myśli, co największą przewagę wtedy mogło dać? Gołębie, czy właśnie podejście? Gołębie i dobrzy hodowcy też byli. Też byli z talentem hodowcy, czy na Śląsku, czy gdzie, to też byli hodowcy nam, pewnie z wysokiej półki byli. Tak jest. Wracając jeszcze do tego, jak to karmienie teraz już wygląda, czyli powiedzmy, no bo już z tych 40 paru latach doświadczenia, czyli jednak odbudowa po początku tygodnia. Tak, a początku tygodnia musi być dobra karma i ja nie dostanę go na początku tygodnia, jak się nie... odrobi do końca dnia wtorku, to później go już będzie ciężko go będzie zdobyć. No, a jak załóżmy wychodzi tak, że jakiś lot łatwy był i w niedzielę już widać, że te gołębie wyglądają dobrze, to poniedziałek no to co? Daje słabszą, no słabszą karmię, no nie doładuje tam słonecznika czy kukurydzy w niedzielę, jak lot był, w ogóle te gołębie w 10 minutach czy w ilu się zleciały, no właśnie. Nie ma sensu im tam dawać karmy mocny, no nie?
Czyli wtedy poniedziałek i wtorek są takie lżejsze. No, to troszkę słabszą karmię, ale gdy mamy na przykład 3-5 setki z kolei czy co, no to wtedy, no nie ukrywajmy, no trzeba, trzeba gąbkę dać. To teraz mówimy, że 3 czy 4 jest wymagające, a pan wcześniej mówił na zewnątrz, że mieliście 8. 8 z kolei to były, nie pamiętam, ale chyba albo Stargardy Szczecińskie, albo Świnoujście. To na północ. Stargardy chyba Szczecińskie. Na północ kierunek. No tak. I północny zachód, nie? To 8 500 pod rząd to już chyba wymagająco. Był taki sezon, że 8 lotów było po kolei. No. I hodowcy tu w Kazimierzu lecieli, trzymali sezon. I dało radę. Dało radę. I na końcu jeszcze Harligen był 1200. Trzymali, no. To już trzeba lubić jest notować. Jest oddział naprawdę dość silny z lat, jak niektórzy śledzą, Kazimierza była dość silna i tu wielu dobrych hodowców jest, także i teraz jest młodych hodowców bardzo dużo. No właśnie, dużo, jest istotne to, że doszli też ja kolejni, nie? Jestem dużo starszy od nich, a młodzi cisną, jak to się mówi, siedzą na karku. No ale trzeba odpowiadać. A dobrze, bo wszyscy ugrywają jakieś mistrzostwa, to nie tak, że ja tam no, jestem mistrzem, są i w B, i w maratonie, w supermaratonie hodowcy, ugrywają wszyscy, no, jak się pokaże gołom, to wszyscy biją, no, także no, po moim oty jest to fajnie, jest, żeby wszyscy ugrywali, a nie jeden hodowca dominował w oddziale. Tak, akurat jeśli chodzi o oddział, to ja nigdy nie słyszałem, żeby pan tam narzekał gdzieś na oddział, że tam ktoś nie, jakieś problemy ma czy coś. U nas w oddziale jest atmosfera zawsze bardzo dobra. Ja, no właśnie. Mam, ja jestem z kim, z której sekcji bym się nie spotkał. Zawsze rękę się poda. Z nikim nie miałem nigdy żadnych problemów. Czy z tej sekcji, czy z tej sekcji kolegamy. Nie jestem jakiś tam zazdrosny, że ten mistrz zrobił, ten ma lepsze gąbki i lecą mu, no. Każdy chowo, żeby wygrywać. Ale jak to mówią, jest ważniejsze, że trzeba też jeszcze umieć przegrać. To znaczy, wszyscy my są kolegami, a gdy przyjdzie koszowanie gołębi, to my są wrogami. Rywalami. No. No ale na końcu, tak jak pan powiedział, trzeba umieć sobie rękę podać zawsze. No, niestety. Jednak to jest pasja cały czas. Jak będzie w oddziale jakaś tam nienawiść, to nic z tego nie będzie. Jeden drugiemu będzie podcinał nogi i tak naprawdę nikt na tym nie zyska. A chciałbym właśnie zapytać, jak wcześniej wyglądało to od tej strony właśnie, czyli lotowanie gołębiami, ale chodzi mi bardziej o tą otoczkę, czyli hodowców, to jak to na sekcjach. Powiem tak, wcześniej jeszcze było lepiej, dlatego, tak? Że jak my jechali na wystawę, czy ogólnopolską, to szedł autobus, jechało 30 czy 40 hodowców, całą drogą była gadka, jak to się mówi, który lubił kieliszek, tej kieliszek wypił. Też było wesoło. Teraz już tak nie jest, bo każdy siednie w samochód, jedzie na wystawę. Już nie ma tych takich wielkich zgromadzeń, jak to się mówi. To tak trochę pan myśli o tym z taką tęsknotą. Inaczej było. No. Jakoś się to organizowało. U nas tu z Kazimierzy chodziły, czy była okręgowo wystawa, bo jak była tam u was Kielca, czy w Radomiu, czy co, to autobus szedł z oddziału, cały autobus hodowców, czy na ogólnopolskośmy jechali, nawet od nas tu do Bydgoszczy, wtedy tak daleko było i szedł autobus, cały autobus szedł, hodowców jechał. No i chyba to było takie też bardzo fajne w tym wszystkim, że jednak było niby taka rywalizacja, ale... Rywalizacja była tych hodowców. Tak, ale jeden z drugim potrafił się dogadać. A teraz tak jakoś, no widzę, okręgowo jest wystawa, ja od tylu lat jak lecę, dosłownie nie dawałem mi w te pandemię gąbku na wystawę. No tak, a tak zawsze pan dawał. Tak, to zawsze dawałem, gdzie była wystawa i to po dużo gąbku. No. I teraz jak jadę tak na te wystawy, na przykład w tym roku w Kielcach już na targach jest ta wystawa, to widzę, że z tych oddziałów niektórych to mało tych hodowców już przyjeżdża na te wystawy. No. Dawniej wszystko jechało, teraz już wielu tak nie przyjeżdża na te wystawy. No. Tak. To nawet na ogólnopolską też, chociaż w tym roku frekwencja była duża, spora, nie? Duża, bo to... Ale też może dlatego, że jednak
była ta pandemia, no, tak jak pan powiedział. No, niektórzy starsi hodowcy bali się, nie jechali. Wcześniej, no, tak. A teraz tak w tym roku, no, było tych hodowców tam. Wszystko się złożyło, fajnie wyszło. No. Wystawa bardzo fajna była. Wracając jeszcze do tego karmienia, o którym mówiliśmy, no to odbudowaliśmy gołębie, załóżmy do wtorku, mamy wtorek, środę. Kiedy zaczyna się takie już właśnie ładowanie, no, na kolejny lot? W środę już trochę lepszo karma, na wieczór, rano w czwartek, wieczór czwartek, w piątek rano, no w piątek po południu, na wieczór też. Ale już te gąbki tak w piątek na wieczór bardzo już nie chcą jeść. Już jak są naładowane, to one tam wezną, ale wiele nie chcą. Co na 500, no dodaję kukurydzy, dodaję słonecznika. Ale dużo, czy? Nie, dam najpierw kukurydzę. Najpierw kukurydzę, później rzucę troszkę słonecznika. No i te karmelotowo tam szampiona, czy co, dosypę, bo tak to one, jak dom szampiona, to powybierają te lepsze mi te, a kukurydzy nawet, no, nie będą jeść, choć nie? Te moje kukurydze lubię. Dość lubią. No mają swoją z pola prosto, no, nie? No, dość lubią. A w sobotę rano to praktycznie te gąbki to mało co jedzą. Mało co jedzą, rzucę, ale to już... Ale tak w ciągu tygodnia je pan karmi tak tą karmę, żeby one wytrzymały z tym jedzeniem do końca, czy jak? Czyli, że nie za bardzo, to nie, znaczy, nie do oporu? To znaczy, nigdy nie zostaje w karmiku, żeby została karma. Jak mam taką ilość tam, jak mam 30 czy 40 gąbków, czy 20 na gojemniku, mniej więcej mam umierzone tak, że jak im zbyt, to praktycznie one to zjedzą, chyba tam któreś te, co im nie odpowiadają ziarka, to im zostawią. Nigdy, żeby zostało, żeby nie zjadły, na przykład nie zjedzą o 9, jak karmię rano, to one tam jeszcze zeskoczą około przed południem, dziubną. Także ja na wieczór i zachodzę, to już nie ma nic. No. Aha, wiem. O, nie tak, żeby zostało i tam rozwalało. Czyli apetyt muszą mieć? Nie muszą. Nie sypę, bo nie już mam ruszta. Jak nie zjedzą, to wywalą, to wszystko leci pod ruszta. No tak. I przepada. No, także... Tak, a jeśli chodzi co o... Co powiem? Dobry gołąb dużo karmy nie potrzebuje. Powiem na przykład tej samicy. Tak ją nieraz obserwowałem, to ona zeszła, ona nieraz to pierwsza odeszła od karmika. Albo poszła do napić się wody i poszła na siodełko. Ona nigdy się nie przytyła. Bardzo mało karmy używała. No. To jedna z takich obserwacji. No. A jak ten a więcej gąb, takich ten wniosków? Ten gąb, co siedzi przy karmiku i się naładuje, to z niego lotnika nie będzie. Nie będzie no z niego lotnika. A jeszcze takie inne rzeczy, na które zwraca pan właśnie uwagę, obserwując gołębie? Czy zachowanie i tak dalej? Jakieś takie rzeczy, które myśli pan, że są istotne, żeby ten gołąb na przykład tak się zachowywał? To znaczy, lubię spokojne gołąbki, żeby nie był płochliwy, ale powiem, staro płowo byłem bardzo płochliwy. Ale ciała. No, jak łapałem gołębie, bo dawniej łapałem gołąbki, to one musiałem pierwszą chycić na gołębiku, bo jakby została, to nie złapałoby się. Nieraz było tak, że mi pióro złomo, jak ją łapałem, bo nie szło chycić. Teraz gołąbków nie łapę. Przeganiecie? Nie łapę, mam te klatki kabinowe, wnoszę na gołębnik na przykład do samiczek i otwieram klatkę, one już tak się nauczą, że same wchodzą do klatek i no zamykam, także nie łapę tych gołąbków już. Jedynie z tej klatki wyciągam tam gołąbki, które idą w dziesiątkę, to do innej klatki se przełożę, no bo to się pierwsze gołębie wkładą w oddziale. No nie, tak, no to już nie szukam w oddziale, też w tych klatkach idą, a tak to nie łapę tych gołąbków wcale. Takie mam nauczone. Ja no, wkładam 150 i więcej na lot, to nie jestem w stanie tego... No połapać. Właśnie, dlaczego chciałbym zapytać, bo skoro nie łapie ich pan na lot, to tak do końca nie wie pan, jak one wyglądają, tylko już przy koszowaniu od razu, ale ja w tygodniu pan je łapie? Obserwuję, nieraz w tygodniu właśnie se w celach tam chycę czy no co. O, i obserwuję jak, ale żebym tak jakoś przed lotem oglądał każdego, nie zwracam na to uwagi. Nie, a jak powinien wyglądać gołąb w formie lotowej, pana zdaniem? Po mojemu ma być leciutki gołąb. Ma być leciutki gołąb, nie jakiś tam, jak się weźmie, że
Kamień. No ma być, ten mózg ma mięciutki, no ten gołąb ma być letki. I ten gołąb będzie szedł, a inaczej to zapomnijmy o jakichś tam wynikach, że o. No szczególnie na takich lotach, jeśli on będzie obciążony, jak jest gorąco czy pod wiatr, no to ciężka sprawa wtedy, nie? Szkoda mówić, no. Tak. Który sportowiec jest... No jak rzucają młotem na przykład, to... No to te ci muszą siłę wydać. Ale biegacze? Tak. No który biega? Maratończycy i tak dalej. Konie wyścigowe, no. Które są? No, są letkie konie. Tak. No i nie ukrywajmy, tu też go musi być letki, żeby szedł. No. Tak, a jeśli chodzi o taką suplementację w sezonie lotowym, chodzi mi tutaj już o produkty i tak dalej właśnie. Jeśli chodzi o odbudowę, tutaj dużo rzeczy tego gołębie muszą dostać, czy raczej karma jest najważniejsza? Znaczy się w poniedziałek tam rzucę jakieś białko na nierw. Nie zależy jaki lot był, bo no, ja był lotki, to tam nie daje. No i tam w tygodniu, w czwartki daję ten propolis, w tygodniu rzucę witaminę B, kompleks, nieraz tam posypę a olej jakiś, no zależy jaki lot się zapowiadał w niedzielę, no czy jakieś drożdże tam posypę, ale nie za wiele. Jak tam jest norma, na przykład łyżka, tam na ileś to ją mniej jak łyżka, bo już nieraz żem się odbył, że dołem więcej, na przykład mieliśmy taki lot 35 stopni gorąca, no i od oleju troszkę więcej się polało, no i było bomba. Była. No taki lot to akurat można przesadzić. No i była bomba, no bo to jest dość to. Ci hodowcy, z niektórymi z kolegami rozmawiałem, nic nie dali lepiej, co nie leciały im głębiej, lepiej poleciały jak te, co leciały. No. Także nie ma co przesadzać z tymi produktami. Wszystko. Ale olej, jeśli już, to w której części tygodnia? A tak środa, czwartek. Środa, czwartek. A piątek to nie daje dużo, bo jak się namiszę dużo na karbę, to nie chcę jeść. A one muszą wtedy zjeść w piątek? No, w piątek pasuje, żeby rano gołąb zjadł. No. Dużo, no. No, żeby zjadł, w piątek rano. Czyli bardziej rano niż wieczorem? No, czy? A rano niech już, wieczorem to nie wszystkie tak już bardzo tam, ale co? Rano w piątek to musi ten gołąbek zjeść. Tak. Żeby... A zapytam jeszcze o jeden temat, elektrolity. No znaczy się elektrolity, tak, co kupuję? Proste tutaj u nas w Kazimierzu glutamin daje z Baxa. Ale glutamin też jakby przed lotem? Daję go na karmę, bo dawałem do pojników nieraz, ale te pojniki, wiesz, jak trzeba. No, bo gdzie trzeba myć, a na karmę to zjedzą i już. Daję po locie, nieraz przed lotem. Też przed lotem? No, w czwartek czy piątek dam na karmę. No tam i aminokwasy i witaminy. No tam jest witamina B, aminokwasy. No. Tak. No dostępny tu jest u nas Kaśmierzyn. Tak, wielu hodowców na pewno daje. No oczywiście. To akurat nic jakichś nowości znane. Nie daje, ponieważ powiem szczerze, no hodowla jest dużo, ja bym zaczął, tak to są koszta. No. Co teraz mówić. No. Nie ma co sensu pchać bez siły wszystkiego. Na przykład taki hodowca mówi, ja szczepi pan na drogi oddechowe. A nie, ja mówię, nie szczepię. To jest niemożliwe. No mówię, ja nie szczepię. No. Ktoś może szczepi, ja nie szczepię na żadne drogi oddechowe. No. Ale generalnie na drogi oddechowe jakieś rzeczy to znaczy się, dostają, przed sezonem robię kurację od doktora Myszkowskiego, tak jak mówię, w czasie sezonu tam rzucę co dwa tygodnie tam naszej sistka, a i rzucę czasem jakiś tam antybiotyk na drogi oddechowe, żeby jakbym widział, bo nieraz pogoda jest coś nie tak czy co, ale żebym tam jakieś dużo walił, to nie. A jeśli chodzi o narzęsiska czy na drogi oddechowe, to ewentualnie co? Trichonidazol narzęsiska. Narzęsiska. O, polski, nie tam jakiś. Dostępny u nas tu weterynarii trichonidazol. Rzucę tam, to jest saszetka. Tak. No. A na drogi oddechowe? Ja to rzucę nieraz, czy docyklina. Docyklina jest przecież dostępna też u nas, to każdy hodowca może kupić. Tak. No. Dawniej to nawet był taki Tiamogen. Tiamogen. No, też jest dostępny. Tiamulina, nie? No, też jest dobry. Teraz to zmienili jakoś inną nazwę, nawet nie wiem. Ale Tiamogen chyba się nazywa, bo to jest też z Instytutu z Biofaktora, z Instytutu z Puław. Też nieraz można rzucić, jak się widzi, że tam coś, jakieś gołąbki mają.
Tamten był też dobry, bo nie rozgąbki katar, czy co to. No dobry był. A załóżmy właśnie. No bo tych oblotów popołudniowych nie ma, jak są te gorąca, też ze względu na drogi oddechowe. No bo to gąb w ogóle to jest żywy ogień. Jak to się mówi, jak teraz te ostatnie lata to były do 35 stopni, o 5 godzinie jest największy war prawie. No tak. No i po co je mam puszczać? Po co jak one, i tak, szkoda mojego czasu i stać, i co, ja nieraz widzę, jadę, tam hodowcy z sąsiednich oddziałów, bo tam przejeżdżam autem, widzę, temperatura taka, że woda człowieka zalewa, a on flaga i te gołębie ledwie latają nad tym gołębikiem. No to jest chore, no to nie ma sensu. No. Nie ma sensu, no. Nie, no właśnie. Czyli tutaj lepiej odpocząć, lepiej kąpiel dać niż wypuszczać na oblot. Jak puszczę rano po 5, to te 40-45 minut gąbki latają z chęcią, ani tam dziobów otwartych, ani nic, a tak po południu to dzioby otwarte i hodowca myśli, że coś im tam dolega. Tak. A jak tu jest upał 35 stopni. No. Także nie wiem, ale prawdopodobnie w tym roku też jak będzie wszystko porządne, to też tylko rano będą gąbki latać i będzie. Myślę, że w tym roku było dobrze, to może i w tym roku będzie nieźle. Tak jest. A jak będzie to troszkę gorzej, może tego się nie przyjdzie. Ale trzymajmy się tego, że będzie dobrze, a po sezonie... Po prostu nie trzeba zmieniać to, co jest dobre. Nie szukać na siłę. Bo jak się szuka na lepiej, to z tego dobrego czasem wychodzi jeszcze gorzej. No właśnie. Także tego się trzymajmy, a efekty sprawdzimy po tym sezonie. Każdy hodowca mówi swoje. Jedni lecą na sucho, drudzy lecą młode chowają. No, każdy ma swoje jakieś tam. No wy już macie gołębie rozdzielone przed lotami. Tak, 20 kwietnia już są gołębie. No właśnie, czyli na pierwszy lot idą. Czy samice złożyły jajka, czy nie złożyły? Nieraz składają już na osobnym gołębniku, bo nieraz tam za 2 dni, 3 dni, która wypadnie z jajkiem, to już 20 kwietnia jest rozdzielone są już. Bo już młode przeważnie tak 20 kwietnia są podłączane. Podłączone. Wszystko, bo to tak łączę 20 lutego na 20 kwietnia są młode porozumienia. To akurat startują, już jeszcze jest czas ewentualnie, żeby coś podać. No może ten pierwszy, drugi lot, no różnie. Nie wszystkie tak łapią od razu te formy, jak każdy wie. Ale już no później. Po odchowaniu młodych wiadomo muszą chwilę. Nie wiadomo jak który odczuł to odchowanie tak, młodych. Tak. Jeden no, nie odczuł wcale, niektóry gorzej odczuł. No, to także no, doprowadzenie tych gąbków do formy. A podczas wychowu młodych gołębie też karmicie 2 razy dziennie, czy jeszcze dodatkowo? Razy, no, 3 razy karmię, bo nie sypę dużo karmy do karmika, bo są ruszta. I to każdy wie, że... Lepiej częściej. Leci tam pod ruszta. I się ma mnie ta karma, a tak to częściej zachodzę na gołębnik, posypuję i już. No. W czasie sezonu, jak zakończę karmienie, koło 9, pół do 10, dopiero się zjawiam na gołębniku na wieczór koło po 19. Cały dzień tam nie zaglądam wcale, one tam mają swoje życie. Nie chcę Specjalnie tak, żeby... Tak, jak ma każdy swoje cele, to one tam se krzywdy żaden nie... Muszą pilnować. Pilnować, nic nie zrobią. Nie ma co tam im przeszkadzać. Chodzić, tak. To jest tak jak i w domu, jakby co pół godziny jak goście przyjeżdżali. To no nie każdy by sobie życzył. Dokładnie. Tak jest. Także teraz porozmawialiśmy sobie trochę o przygotowaniu, trochę też o tym, jak to wszystko wyglądało. Teraz przejdziemy sobie do zaprezentowania jednego gołębia, który będzie na aukcji. Gołębi będzie 7, ale tego jednego zaprezentujemy. Tak, no, tu miałem to już go, myślałem o tym, ale chciałem już to po wystawie ogólnopolski, dlatego, że ta samiczka, co poszła na wystawę poni, tu zareprezentuje Mutka, ale dlatego teraz, bo szła na wystawę, no różnie się to może stać na wystawie, no, czy z klatki wyleci, czy no, daję przykład, ta tragedia wtedy, co była w Katowicach to było. No wtedy straciłem 4 bardzo dobre gołębie bez śladu. No. No i mówię, jak już wróci po wystawie samiczka, no to zdecyduję, że jednego wystawię. Jest to młody, ona skończyliśmy loty ostatni lipca, ja ją złączyłem, nie jestem samczykiem, co była cały sezon, bo była synem tego, a złączyłem z ojcem. To jest taki na olimpijski obrońcę z trójką sami. No mój wspaniały rozpodojec, który wydał te 383 i uchowałem sobie 2 mutki.
To jest właśnie ten młody. Tak, on tu ma dosłownie rzucone 2-3 pióreczka. Właśnie zaczniemy sobie jeszcze od jego numeru. No, Radek musi spojrzeć, ale chyba 1400, tak? Tak jest, 1400. Tak? No, dokładnie, to fajny obrączki, numer pan założył. Te czerwone obrączki to są naprawdę do starszych, jest tragedia, trzeba w okularach. No, co powie pan o tych białych z 20? No. I są nawet u mnie tam chyba 2 ino tak padły. Tak? A, no to no. Akurat się trafiły dobre. No, te czerwone są fajne ino, że... Słabo widać. Słabo widać. I to o takim numerze wystawiamy. Mutka jest to. Fajny mudek, bo naprawdę po tej samicy wtedy 43-22 i po tym z trójką i drugiego sobie zostawiłem u siebie. No to właśnie ten trójka to jest ojciec tej, co była w G? Tak. Szósta? Tak, to jest ojciec. Czyli to jest też łączenie na rodzinę trochę. No, na dalszą, no to tam już są na dalszą rodzinę. Czyli to jest też jakby półbrat tej, która była szóstą roczną Polski. Tak. Po tym samym ojcu. Aha. To w zasadzie z takich, z ostatnich lat to na te dwa najlepsze wasze głęby łączenie. Lotniki. I co chcę powiedzieć? Jest to, nie wiem co to będzie, ale może samiczka będzie na Radek? No tak, ja bym bardziej nie, samczyka obstawił. Może i samczyk, no to jest dwa piórka rzucone. No właśnie, jak pokażemy skrzydło. No. Tak jest. Jest to naprawdę fajny mudek. Może ja sobie jeszcze uchowam tam na wiosnę. No ten samczyk, ten ojciec jeszcze jest. Był płodny, no myślę, że jeszcze będzie na wiosnę płodny. A z którego roku jest ten ojciec właśnie? No też na olimpijskie obrące. To jest 11 rok. Tak jest. Także to jest koło... Jest to mudek oryginalny. Po niej, gdy jakiś hodowca tam by chciał, można zrobić DNA z jakąś firmą profesjonalną, z której, że mają uprawnienia. Tak. Proszę przyjechać, udostępniam ojców do tego, bo u nas tu w Kazimierzu raczej nie ma takiej firmy. No to musi, tak. Musi być jakiś, no, którzy tak, naprawdę... firma, która się tym zajmuje. Zajmuje z uprawnieniami, udostępniam rodziców, dokładnie. Ojców, nie ma problemu. I teraz jeszcze wspomnijmy troszkę na temat wyników jej matki. Dlaczego? Dlatego, że to jest samica po prostu, która w każdej kategorii 43-22. Powiem, tu mam tak zapisane, no to jest samiczka, która w kategorii C za 2 lata ma 16,79. W kategorii B ma 31. W kategorii H ma 17,59. No to chyba trudno spotkać w kategorii I2-20. No, w kategorii I2-20. No, to no, ona tak. I w H, i w C, no i byłaby i 14 konkursów najlepsza w Polsce. No. Tak, najlepszy gołąb Polski. Jeśli no i powiem, dwulatką miała 8 konkursów, trzylatką miała 9 konkursów. Pierwsza już była z 500. Druga była z 350. No. To już miała wtedy. No. W tym roku 10 konkursów w pierwszej 40. Na oddział. Na oddział. No. A 12 w setce. Także... Niesamowita po prostu, co robiła. Tak jak pan powiedział, no miał pan gołębi... Miałem wiele. 13 gołębi, wiele... jeśli dobrze policzyliśmy na olimpiadzie lub Spartakie. Tak, wiele gołębi było naprawdę wyśmienitych, ale tam, no, żeby... Trafiały się gołębie, co które tam leciały bardzo dobrze. Ja miał 12 czy 13 konkursów, leciał kategorię C czy maraton, ton, ale nie leciał tak jakby tu. Takie szpicy. No, B, C no to jest wyjątkowy gol, no wyjątkowy gol. Tak, ona jest najlepszy lotnik Polski, jeśli chodzi o konkurs redakcji, 14 konkursów. Tak. Najlepszy lotnik Polski, długi dystans w konkursie redakcji. Tak. Trzeci lotnik Polski, kategorii I. No, i na wystawie. W C, w H, w B mogłaby być równie dobrze w dziesiątce w Polsce. Także no, najlepszy lotnik oddziału, 14 konkursów. Najlepsza w rejonie. I najlepsza z lotu Sogel.
Na cały okręg. Na cały okręg, także no... Także nie będziemy nic więcej dodawać, więcej to jest takie podsumowanie. Życzyłbym nie jednym hodowcy, żeby takiego gąbka się uchował. No. Jak ta samiczka była. No. Tak jest, także to jest jej dziecko. No. Także na prezentacji tego gołębia zakończymy sobie. Ja zaznaczę tylko, że na aukcji dostępne będzie jeszcze poza nim 6 gołębi. Tak. I to będą gołębie z lotników. Z lotników też będą takie po 2 piórka, będą miały po 2, po 3 piórka porzucone. No to z tego roku to są młode takie wrześniowe. Tak jest, także zapraszamy do zapoznania się z aukcją. Będą rodowody, będą zdjęcia dostępne na stronie. Na sam koniec chciałbym pogratulować Wam rewelacyjnego sezonu, bo no w kilku kategoriach być na podium okręgu wysoko w Polsce, plus jeszcze wychować taką lotniczkę, no to chyba o nic więcej nie trzeba prosić, żeby tylko kolejny sezon był tak samo dobry, może jeszcze lepszy. Tego Wam życzę. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich hodowców. I życzę hodowcom, żeby też sobie wychowali coś dobrego każdy, bo to jest naprawdę, jak się chowa takiego gołąbka, to jest chęć do hodowania gołębi. No, co tu mówić? No, bo jak nie ma wyniku, nie ma coś, to ja sam widzę po kolegach, jak któryś tam jakieś wyniki ma, to inwestuje w te gołąbki i chęci są do lotowania. No właśnie. Wszystko jest. A jak nie ma wyników, to no, człowiek się załamuje. No, co tu mówić? No. Także każdemu życzymy, żeby takiego gołębia wyhodował. Życzę dużo zdrowia wszystkim hodowcom i żeby my jeszcze polatali troszkę. Tak jest. Także dobry lot i do zobaczenia. No, dziękuję.